Witamy serdecznie wszystkich kolegów hodowców. W dniu dzisiejszym Super Gołą po raz kolejny gości na Podkarpaciu w mistrzowskiej hodowli Marcina Kapinosa, Grzegorza Leś i Jarosława Maziarza. Celem naszej wizyty jest przedstawienie młodych gołębi z możliwością przeznaczenia ich do lotu, które będą wystawione na aukcji portalu Super Gołą. Więcej o szczegółach aukcji opowie nam może kolega Marcin. Bardzo proszę. Witam wszystkich hodowców. Super Gołą wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia aukcji gołębi młodych z przeznaczeniem ich do lotu. Nasza hodowla obecnie ma pierwszy lęk gołębi młodych z gołębi rozpłodowych. I tutaj doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie zaoferować hodowcom kilkanaście gołębi z przeznaczeniem do lotu. Mój pomysł na to jest taki, że przeznaczę młode gołębie z gołębi rozpłodowych. Z każdej pary po dwa gołębie będą wystawione na aukcji i hodowca, który będzie licytował, po zakończonej aukcji będzie miał możliwość wyboru jednego gołębia z dwóch z danej pary. Czyli zasada jest taka, że jeśli są dwa gołębie i jeden zostanie, że tak powiem, zlicytowany, to hodowca po zakończonej aukcji ma prawo wybrać sobie, który to będzie gołąb. Czy to będzie gołąb na przykład z końcówką 72, czy z końcówką 73. Jeden gołąb zostanie sprzedany, czyli pojedzie do hodowcy, który wygrał aukcję i będzie tam lotowany, a drugi gołąb zostanie w naszej hodowli i będzie u nas lotowany. Będzie możliwe sprawdzenia tego materiału. Materiał oferowany przez naszą hodowlę jest moim zdaniem bardzo dobrej jakości, ponieważ są to gołębie z gębnika rozpłodowego. Jest to u nas pierwszy lęk dopiero, ponieważ gołębie zostały sparowane gdzieś końcem marca i młode są obecnie w takim wieku, że po zakończonej aukcji będą się nadawać do odbioru i od razu mogą być przeznaczone na gołębnik lotowy, oblatane i poddane lotom. Tutaj mamy przykładowe trzy pary młodych, które będą poddane licytacji. W pierwszej misce widzimy dwa gołąbki, ciemnego i nakrapianego. Ciemny jest z końcówką 72, nakrapiany z końcówką 73. Są to dwa gołębie po najlepszym lotniku okręgu z zeszłego roku, 10220. Gołąb ten miał dwa razy pierwszy konkurs na swoim koncie. Przeszedł dopiero pierwszy rok do rozpłodu. Matką tych gołębi jest samiczka o numerze obrączki 18800. Jest to córka Dark Star zimbredowana. Czyli Dark Star była samicą, która miała koeficjent w kategorii A485. W drugiej misce widzimy dwa gołąbki niebieskiego i niebieskiego pstrego. Są to wnuki naszej najlepszej samicy bodajże w historii naszej hodowli Goldy, która miała 4 razy pierwszy konkurs. Ojcem tych gołębi jest samczyk o numerze 1014, jest syn Goldy i Darko. A matką tych gołąbków jest dwuletnia samica o numerze 2040. I jest to siostra gołębia o numerze 2145, który w roku 2015 również był najlepszym lotnikiem kategorii, najlepszym lotnikiem okręgu i 17 asem w Polsce i pierwszym lotnikiem oddziału w kategorii A. Są to dwa gołąbki z gniazda. W trzeciej misce widzimy również dwa gołąbki o ciemno-niebieskiego i szali. Są to gołąbki z numerami 3710, 3711. Matką tych gołębi jest również córka Goldy o numerze 4866, natomiast ojcem jest lotnik przeznaczony do rozpłodu o numerze 9303. Jest to półbrat Darkstar, bardzo zasłużony gołąb z 2011 roku. A tutaj te trzy miski to są tylko przykładowe gołąbki, które będą na aukcji, ponieważ nie jesteśmy w stanie na ten moment wszystkich przedstawić na filmie. Wszystkie rodowody będą czytelne, będą sporządzone na zasadzie, że w rodowodzie będzie zapisany numer jednego i drugiego młodego, czyli przykładowo 3710, 3711 w jednym rodowodzie. I będą te gołębie licytowane przez hodowcę. Po zakończonej aukcji i dogadaniu się z hodowcą ja wystawię oryginalne rodowody na konkretny numer, na który hodowca się zdecyduje. Czy on zabierze na przykład 3710 czy 3711, ponieważ drugi gołąb zostanie u mnie w hodowli. Mogę jeszcze powiedzieć, że w większości młode te będą wnukami do naszych najlepszych gołębi, czyli będą to po dzieciach Goldy, będą to po dzieciach Darkstar, będą to po innych wybitnych lotnikach, będą to gołębie nowe, które są dokładane do naszych lotników, czyli jest zasada taka, że lotnik, który przechodzi na gołębnik rozpłodowy, jest skrzyżowany z gołębiem na przykład sprowadzonym z Belgii, który ma bardzo dobre pochodzenie. Są to typowe gołębie, które ja osobiście przeznaczam do lotu i mam bardzo duże nadzieje, że te gołębie w przyszłości będą naszymi bardzo dobrymi lotnikami. Hodowca
uważam, że ma prawo zabrać gołębia, którego chce, czyli będzie to moim zdaniem sprawiedliwie, żeby nie było sugestii, że któryś gołąb został przeze mnie wybrany, czy sugerowany. Hodowca sam decyduje, czy chce ciemnego, czy chce nakrapianego, czy chce z końcówką 60, czy chce z końcówką 61. Moim zdaniem jest to uczciwe podejście do sprawy. Hodowca będzie miał możliwość przetestowania tego materiału na własnym terenie, na własnym gołębniku. Cena będzie moim zdaniem bardzo przystępna. Wszystkich szczegółów dowiemy się na aukcji Super Gołąb, która ukaże się niebawem, w takim terminie, żeby po zakończeniu młode nadawały się do lotu. Dziękujemy koledze Marcinowi za prezentację gołębi przeznaczonych na aukcję. Marcin, mam jeszcze do Ciebie pytanie, bo jak wiemy, jesteś już po pierwszym locie konkursowym. Czy możesz nam pokrótce opowiedzieć, jak ten lot wyszedł u Ciebie i u kolegów w oddziale? U nas pierwszy lot odbył się 30 kwietnia. Było to dosłownie dzień temu, była to niedziela. Lot był bardzo udany, mimo tych wszystkich przeszkód pogodowych, przynajmniej dla naszej hodowli. My lotujemy generalnie w dwóch drużynach. Jedna drużyna to jest Kapinos Maziarz, druga jest to Grzegorz Leś. Ja może sposiłkuję się listą konkursową, ponieważ już się ukazała i powiem, jak to dokładnie wyglądało. Z pierwszego lotu był to lot z miejscowości Nakło. Wystartowało 4224 gołębie. Nasze gołębie uplasowały się na pozycji pierwszej, trzeciej, czwartej, szóstej, siódmej, ósmej, dziesiątej, jedenastej. Czyli w 11 gołębiach mieliśmy 9 gołębi na oddział pierwszy. Uważam, że był to lot bardzo udany. Gołębie bardzo dobrze zaczęły swoją punktację i koeficjenty do kategorii A. Nie wiem, jak będzie z drugim lotem, ponieważ drugi lot zapowiada się w środę 3 maja. Warunki pogodowe nie są zbyt sprzyjające, wszystko czas pokaże. Obecnie po pierwszym locie jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, co dalej przyniesie sezon. Także dziękujemy Marcinowi i wszystkim kolegom hodowcom za uwagę. No i serdecznie zapraszamy na śledzenie nas na portalu Super Gołąb, Facebooku i kanale YouTube. Chciałbym również wspomnieć, że portal Super Gołąb wychodzi z inicjatywą przeprowadzenia w najbliższym czasie cyklu aukcji gołębi młodych ze znanych i utytułowanych hodowli. Pozdrawiamy i do usłyszenia niebawem. Dobry lot. Dobry lot.